Węże, no gratuluję zwycięskiego debiutu, to przede wszystkim. Tak jakby patrząc na cały mecz, generalnie dobry, bo oczywiście zwycięstwo, ale gdzieś tam błędów też się nie ustrzegliśmy. No tak, my wiedzieliśmy przed samym meczem, że to nie będzie łatwy mecz. Ja widziałem przysłuchę w meczu z Hutnikiem Warszawa. Solidna drużyna, wysoka, także ambitna. No, dzisiaj pokazała to na boisku, nie? Dzisiaj wyszło to, o czym mówiłem od samego początku, jak tu przyszedłem, że bardzo słabo wyglądamy pod względem fizycznym. No, ostatnie 15 minut tak naprawdę się broniliśmy. Nie? Nie może tak mecz wyglądać z drużyną, która no, tak naprawdę jest na końcu tabeli ligowej. Ale fajnie, że wygraliśmy, cieszymy się z tego. Zawodnicy na pewno też wiedzą, że bardzo dużo pracy jest przed nimi. Trochę dzisiaj tam zamieszaliśmy lekko w składzie. Po dzisiejszym meczu na pewno już dużo, dużo więcej wiem o drużynie. We wtorek prawdopodobnie zagramy mecz taki towarzyski z drużyną A-klasy z Leszna. No też ten mecz mi jest potrzebny do tego, żeby poznać całą kadrę, nie? No bo wiadomo, są tu zawodnicy, którzy będą dostawali mało minut. I taki mecz dla nich jest na pewno czymś dobrym, no, będą mogli się pokazać. A ja będę wiedział dużo więcej o nich. No z takiego, wracając jednak do tych pozytywów, tak, bo jednak mecz wygrany, to trzeba powiedzieć, że na pewno ważny i też dobry dla drużyny jest ten odrobiony wynik, tak, odwrócony wynik spotkania, bo tak właśnie już tutaj rozmawialiśmy jakby na trybunach już po końcówce meczu, że już tak naprawdę chyba nie pamiętamy, kiedy ostatnio się to udała taka sztuka, że faktycznie odwróciliśmy ten wynik, kiedy przegrywaliśmy. No i tutaj faktycznie chyba to w przerwie też padło kilka mocnych słów i udało się faktycznie to zrobić, to jak najbardziej na plus. Znaczy, czy mocnych? No mocnych jeszcze na razie takich mocnych słów nie powiedziałem. Na pewno drużyna mnie pozna z tej strony. Jestem takim trenerem energicznym i dużo mówiącym. W przerwie czuliśmy to, my w ogóle czuliśmy to w trakcie pierwszej połowy, że ten mecz jest do wygrania, nie? Tak naprawdę przysłucha nie zagrażała nam jakoś specjalnie, jedna kontra, bramka po rykoszecie. W przerwie trochę sobie tam powiedzieliśmy, co musimy zmienić. Troszkę przestawiliśmy, Włodar poszedł trochę wyżej i załapało. Rafał, no jesteśmy tutaj po meczu z Orkarem Przysuchą, wygrana 2-1. Na pewno nie było łatwo, nie był to łatwy mecz. No przecież do przerwy przegrywaliśmy nawet, ale gdzieś tam po przerwie widać, wyszliście no, z innym nastawieniem i udało się ostatecznie odwrócić losy tego spotkania. No tak, tak jak mówisz, w zasadzie to od początku wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz, bo to, że tabela pokazuje, że Przysucha jest teraz niżej w tabeli, gdzieś tam na miejscach spadkowych, to wiedzieliśmy, że przyjadą tutaj, na pewno będą zdeterminowani, będą chcieli walczyć o 3 punkty, tak? Nie mają nic do stracenia, więc tym bardziej dla nas cięższy mecz, bo przystępowaliśmy w roli faworyta, tak? To naszym zadaniem było atakować, rywal gdzieś tam czekał z kontrą na swoje sytuacje. No i w zasadzie w pierwszej połowie taka jedna sytuacja tak się skończyła, gdzieś tam szybkim kontratakiem, naszym samobójem, przegrywaliśmy 1-0. W przerwie powiedzieliśmy sobie, co jest nie tak, wprowadziliśmy trochę zmian, co zresztą było widać, zaczęliśmy podejmować więcej ryzyka na skrzydłach, dośrodkowywać te piłki, dwie z nich przyniosły nam bramki. No i udało się dowieść ten wynik do końca, bo w końcówce trzeba powiedzieć, że Przysucha nas przycisnęła, no i mieliśmy też trochę szczęścia w końcówce, no ale szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi, i to my cieszymy się z 3 punktów. No właśnie, chciałem dopytać o tą końcówkę, tak jak powiedziałeś, że ta Przysucha miała trochę więcej do powiedzenia, szczególnie pod koniec. Tak twoim okiem to jest bardziej, że już trochę opadliśmy z sił, czy coś innego się zmieniło, czy to faktycznie rywale jakby doszli bardziej do głosu przez to, że jakby oni poprawili swoją grę? No na pewno trochę nas kosztowało to, że musieliśmy odrabiać straty, więc rzuciliśmy się na początku tej drugiej połowy. To na pewno nam zabrało trochę sił. Przysucha z kolei w końcówce nie miała też nic do stracenia, więc ruszyli do tego ataku. My się broniliśmy i to my pod koniec czekaliśmy na jakąś swoją szansę z kontrataku. No i tak ten mecz wyglądał, tak? Przetrwaliśmy i to jest najważniejsze. Cieszymy się z 3 punktów. A na koniec powiedz, Rafał, jeszcze no jak tutaj się odnajdujecie pod okiem nowego trenera? Czy coś już widać, takie konkretne jakieś zmiany, coś już próbujecie wprowadzać? Czy coś konkretnego wam powiedział, co należy poprawić? No tutaj pierwszy tydzień był pracy, jakby to taki wiadomo, zapoznawczy, tak? Trener musi też poznać chłopaków.
dowiedzieć się od kogo ile można wymagać, tak? No i myślę, że już w tym drugim tygodniu będzie mu łatwiej, bo już teraz po pierwszym meczu widzi, co jest nie tak w drużynie, co można poprawić. Tutaj we wtorek będziemy prawdopodobnie grali jeszcze sparing, także będzie miał szansę się też przyjrzeć zawodnikom, tym, którzy grali mniej. No i co? I mecz z Raszynem, nie pozostaje nic innego, jak też jechać po komplet punktów.